Witajcie, ja jestem Faga, a dzisiaj opowiem wam historię. A jest to historia zwana Przygodą Moba. Zatem zapraszam do mojej opowieści. Faga z dawna przemierzał już ten świat. Trafił on po drodze na wioskę, z której zabrał to, co potrzebował. Następnie udał się dalej. Po chwili podróży w górach napotkał on pewną istotę. Halo? Halo? Kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Czemu jesteś taki mały? Aha, to już długa historia, ale... Jesteś człowiekiem? Nie. Ja jestem kotem. Czym to? Aha... Słuchaj, przebyłem strasznie długą odległość już i w ogóle. I już nie daję rady na tych moich... małych... nóżkach, o co chodzi. Uwierz, że pozwól, że... Dziękuję. Jesteś taki mały, a jednak jesteś trochę ciężki. Dobra, trudno. No te ubrania, nie ja. Są bardzo drogocenne ubrania. Nie wypowiem się na ten temat. Zapoznał się z nią, po tym razem ruszyli dalej. Okazało się, iż nieopodal w górach znajdowały się dwie kolejne osoby. Byli to Demo oraz Stilerek. Halo. Kim wy jesteście? Kim wy jesteście? Halo? Ja dopiero tego człowieka spotkałem. I spotykam kolejnych, pomimo tego, że myślałem, że to jest od ludzie. Myślałem, że jak wróżę w góry, to mogę tutaj się jakoś osiedlić, ale... Też sądziłam, że tu jest od ludzie, ale jakiś taki mały wypierdek mamuta na mnie usiadł. To ja. Zrobiłem wielką odległość kratek, jestem tak zmęczony, że już nie mogę iść dalej. Na szczęście on mnie uratowała. Strasznie mały. Ale ciężki. Jest ciężki. No co poradzisz, no, ale mam sobie dużo jedzenia. Ktoś chce jedzenie? Swoją drogą, nie dokończyliśmy swojej rozmowy. Kim ty w ogóle jesteś? Mówisz mi o swojej sierści? O twojej sierści? Mojej sierści? To właśnie, kim jesteście w ogóle? Ja jestem podróżnikiem. Przybywam z wioski, którą mnie zniszczyli. Naprawdę? Tak. Jakby ja też pochodzę z wioski, którą zniszczyli. Mnie zaatakował drugi klan, więc przysiągłem zemstę i zabiłem ich wszystkich. Teraz nie mam już żadnego celu, więc zacząłem podróżować, myśląc o tym, że kiedyś spotkam ludzi, z którymi mógłbym z powrotem poprowadzić mój klan. No, przykro mi, ja nie jestem człowiekiem. Mogą być też potwory. Potworem też nie jestem. Mogą też być nieludzie. No to ja jestem nieludziem. Mogą też być zwierzęta. O, to właśnie ja. Ale nie szkielety na koniach. Uciekałam przed nimi właśnie. A ty, malutki, kim jesteś? Kiedyś służyłem u króla jako alchemik i... Moje całe królestwo zostało zaatakowane przez dziwne stworzenia, nie stąd prawdopodobnie. Po prostu pojawił się taki ogromny portal i właśnie z tego portalu zaczęły wybiegać różne potwory. Jedyne co pamiętam później, to, że zostałem zabrany przez nich i byłem przed nich więziony w ich mrocznym zamku. Musiałem dla nich tworzyć różne mikstury i w ogóle, bo znałem się na tym. I jakoś udało mi się w końcu uciec, właśnie stworzyłem... Ogólnie byłem człowiekiem, kiedyś zwykłym człowiekiem, ale jedyną opcją, żeby stamtąd uciec, było właśnie przemienienie się w to, co tym teraz jestem. Przycisnąłem się przez kraty i pobiegłem tak daleko, jak tylko mogłem. Ale już nie mam dużej siły biec. Jestem wycieńczony, zmęczony, ale mam na szczęście swoją księgę. Swoją księgę, w której... Nie, to nie, to niemożliwe, nie. Wziąłem złą księgę. Nie mam tej księgi, nie mam wszystkie recepty, wszystkie mikstury, wszystko to, co miałem, wszystkie moje lata pracy ciężkie, to proszę się właśnie walić. To nie ta księga. Co ja teraz robię? Na razie, jeśli się wszyscy tutaj spotkaliśmy, chętnie bym usłyszał historię tego oto człowieka, a potem może jakoś się osiedli. To nie jest zbytnio przyjazna dla mnie kraina. Powiedzmy, że nie jestem stąd. W takim razie skąd? Wymiaru o nazwie Kres. Nie wiem, czy coś o nim słyszeliście. Prawdopodobnie ja słyszałam. O tym też mi mówiła moja pani. Ja nigdy o tym nie słyszałem.
Jest to wymiar poważnie? Dosyć odległy od tego. Ale... Są tam zupełnie inne standardy niż tutaj. Tak w ogóle jak się nazywacie, bo tak w sumie się ten... Opowiedzieliśmy swoje historie. Nazywam się Demo. Ja mam cię poznać, ale ja jestem Faga. Faga? A wy? Reszta? Mnie zwą Boczek, odkąd żyłam w tamtej wiosce. Generalnie to urodziłam się w takiej małej osadzie w dżungli, ale to była wioska z ocelotami. Po poznaniu się oraz wspólnym opowiedzeniu sobie swojej historii, bohaterowie ruszyli dalej. A na swej drodze spotkali kogoś dziwnego. Jego ciało było dosłownie przezroczyste, a był to Aloni. Poczekaj. O, już tu widzę. Halo? Kogo? Halo? 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 Czym ty jesteś? Czemu jesteś przezroczysty? Kiedyś byłem kowalem, który dawał zlecenia na jakieś... Znaczy, który dostał zlecenia na tworzenie różnych urządzeń. Na przykład... Coś takiego. Znaczy pewnego... Dokładnie tak to się nazywa. Kamienna. Pewnego... Dokładnie tak. Z patykiem. Patykiem. Najpierw bym usłyszał tego gościa historię. Tak, nie przerywał mu w połowie patykami i siekierami. Nie wiem w ogóle, kto to takiego się robił, ale chętnie bym posłuchał. Dlaczego jesteś kurwa przeźroczysty i wyglądasz jak duch? Ponieważ pewnego czasu przyszła do mnie ostatecznie wiedźma, żebym już zrobił jej za darmo. Miecz. Lecz odmówiłem to, ponieważ za darmo nic nie ma w tym świecie. Przez co rzuciła na mnie klątwę, gdzie moje ciało zaczęło się rozpadać. Został tylko materiał, który jest przezroczysty na mnie. I już się nigdy nie zestarzeje. Dobra, ale panie przezroczysty, jak się pan... Jak pana zwą? Nazywam się Aloni. Aloni, dobrze. Bo się nie przestawiłeś. Zwał mnie Stalarkiem. I szukasz kogoś, prawda? Szukam pewnej persony. Persona nazywa się Pumer. W ramach zemsty, czy o co chodzi? Nie do końca. Aha, rozumiem. Po tym wszystkim cała grupa udała się do wioski, na którą wcześniej trafił Faga, aby zebrać z niej to, co zostało. Napotkali oni tam kolejną postać, która była dosyć tajemnicza. Kim jesteś? Słuchaj, naprawdę nie musisz się nas bać, naprawdę nie musisz się nas bać. Jesteśmy przyjaźnie nastawieni. Dokładnie. A tak w ogóle to skąd jesteś i kim tak naprawdę jesteś? Jestem grzybem. A skąd przybywasz? Grzybem? On jest grzybem, ja jestem czarny, on jest nieżywy. Jesteś grzybem? A jak cię zwą, grzybie? Alberto. Ja jestem Faga, to jest mój kompan Aloni, tam jest Stiderek, który szuka kogoś. Jakiegoś Grumera, czy jak mu było? Boomera. I tu jest jeszcze Boczek. O, mamy nowego gościa, rozumiem. Tym kim jesteś? Jestem grzybem. Grzybem jesteś, tak? Grzyb Alberto odszedł w swoją stronę, natomiast Faga, Demo, Aloni, Boczek oraz Stilerek postanowili zabrać się za budowę początkowej osady. W trakcie rozbudowy osady trafił do niej Xiub, jednakże nie spędził on w niej zbyt długiego czasu. Zdecydował się on ruszyć w świat, aby go zwiedzić. Zwieńczeniem budowy osady było wypicie wyśmienitego trunku, a bohaterowie udali się następnie na odpoczynek po ciężkiej pracy. I tak oto wyglądał pierwszy akt, a dalsze losy bohaterów przygody MOBA opowiem wam za jakiś czas. Trzymajcie się, bye!